Boże, jak ja kocham swetry, to jest najlepsza pora na świecie. Bo można nosić swetry i nie trzeba zakładać kurtki. Można wyjść w swetrze na miasto. Tylko w swetrze. I spodniach, co by nie było. No. Cześć wszystkim, witam was na kanale Skeczkam. Ja jestem Kam i dziś sprawdzę, jak działają przy tworzeniu obie moje ręce. I znowu zrobię to w duecie. Hej kochani, witam was na kanale Skeczkam. Jeśli mnie nie poznajecie, to zapraszam na poprzedni filmik, bo również tam wstąpiłam gościnnie. Myślę, że będzie link w opisie i będziecie się latał pewnie tutaj. Chyba tak youtuberzy robią. Zapraszamy Skam na filmik. No. No to co, no? No. 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 To zapraszamy. Dobra, tutaj mamy Karinę. O, coś mi się tu otworzyło. Nine! Nine! Proponuję, żeby do każdego rysunku rysować inny kolor. W sensie, wiesz, do prawej powiedzmy niebieski, do lewej różowy i tak dalej. Ale odrzucajmy ciemne, jasne. Zaczynamy od kwiatka. On się gdzieś tutaj pojawi. Tu, gdzieś. I będziecie widzieli to, co my próbujemy narysować. Najpierw zaczniemy od prawej ręki, która jest naszą dominującą, a później ta koleżanka. Dobra, więc zaczynajmy. Zacznijmy. Dobra, losujemy sobie kolor do lewej ręki. Jej! O matko, ale to mi nie leży w ręku. Tak. A, bo to lewo, okej, okay, ja tak już biorę to. Tak pewnie, nie? Dalej mózgu! Słuchajcie, ja nawet lewą nie umiem jeść, więc w sensie widelcem przy czym. No, testowałyśmy to ostatnio, kiedy robiłam jej hennę na ręku. I nie chciała jeść tą ręką, bo była świeżutka. Co mnie nie dziwi, bo... A ja jestem w ogóle oboręczna, więc jakby to powinno być dla mnie proste, a nie jest. Czujesz się jak przedszkolak. Tak. Jeżeli zastanawiam was, dlaczego my sobie losujemy kolory, to dlatego, że nie wiedziałyśmy czym rysować i to tak już po sensie. Tak tylko mówię, jakby kogoś to interesowało. O, o, o! W tym ręku powinnaś być. Powinieneś być. Dla tych, którzy nie oglądali wcześniejszego filmiku, zachęcam, to między nami jest 10 lat różnicy, więc jakby ja mam trochę większy wład w lewej ręce niż Zu, ale ogólnie nie jest źle. Więc idziemy do poziomu trzeciego. Nam trudno pomagać, no, a poszło oglądać Rocketmana, także... No, także Tyśka, jeżeli ty oglądasz, to nie pozdrawiamy cię. Tak naprawdę cię pozdrawiamy, ale myślę, że nie. Ogólnie taka ciekawostka. No, Karola ogólnie jest chodzącą Wikipedią i teraz zasypuje Tyśkę jakimiś informacjami. Ona wie wszystko o takich rzeczach, o których większość ludzi nie wie albo nie chce wiedzieć. Więc jeżeli macie jakieś pytania trudne, to piszcie w komentarzach hashtag zapytaj Karoli. O i później będzie tak, że w każdym następnym odcinku, jeżeli będzie jakiś hashtag zapytaj Karoli, będzie to ciekawe, to będę starała się ją nagrać, jak odpowiada na pytanie. No, także od dnia dzisiejszego, kiedy oglądacie ten filmik, wprowadzam hashtag na zapytaj Karoli i dawajcie jakieś fajne pytania. O kuźwa, już mi się głowa pali. XD, bardzo srogo. On wygląda jakby był takim koreańskim pieskiem na sterydach. A, jeszcze jedna łapa. Mapę.
Jeżeli Ci się podobało, zostaw komentarz, łapkę w górę lub subskrypcję. Ja nie namawiam, rób jak chcesz, nie ma żadnego przymusu. Okej, jeżeli to już zrobiłeś, jesteś na bieżąco. Cześć!